Mistrz Wojewski Hubert, Ema, bądź na bieżąco, a razem ze mną Norbert Daszkiewicz. Witam wszystkich. Siemanko Norbert. Norbert, no można powiedzieć w końcu, tak? Ostatnio też miałeś walczyć na gali w Mysłowicach, no ale na 3 dni przed po prostu wypadła nam cała karta walk. Jest ulga? No ulga będzie 11 września wieczorem, jak już będzie po wszystkim, jak wszystko będzie dopięte i jakby zrealizowane, bo jakby ostatnio też 3 dni przed odwołali wszystko, więc do końca trzeba trzymać kciuki, żeby się udało. No i myślę, że będzie spoko, nie? Norbert, twoim przeciwnikiem jest Maciej Kaliciński, bardzo mocny przeciwnik, walczył dla Federacji ACB, walczył w KSW, robi on na tobie jakieś wrażenie? Znaczy ja do każdego przeciwnika przygotowuję się w 100%, bardziej zawsze staram skupiać się na sobie, oczywiście wiem, że jest wymagającym przeciwnikiem, szanuję go, cieszę się, że wyzwał mnie na ten pojedynek, no bo też do końca nie miałem rywala. Mam teraz fajnego rywala z dobrym rekordem, jakby z dobrą historią, także mogę jak najbardziej pokazać się teraz na jakby wyższym poziomie, więc cieszę się, że on jest moim przeciwnikiem, no i mam nadzieję, że damy dobrą walkę. Wyrastasz tam powoli na takiego weterana organizacji Armia Fight Night, już twoja trzecia walka dla tejże organizacji. Masz w planach walkę o szablę? To znaczy w planach mam na razie walkę 11 września i co będzie po tej walce, to będziemy jakby rozmawiać tutaj z włodarzami, z Filipem Bądkowskim i tak dalej. A czy walka o szablę? No na pewno gdzieś tam w głowie jest ta walka kiedyś, ale tak jak mówię, mi się nigdzie nie śpieszy. Ja jestem jeszcze bardzo młodym zawodnikiem. Nie potrzebuję nikomu udowadniać, że muszę już być tam albo tam, robić to czy to, bo ja jedyne co mam udowadniać to sobie, tylko to, że jestem lepszy z dnia na dzień i jakby zwiększam swój poziom i że się rozwijam i dla mnie to jest najważniejsze. Norbert, na co dzień trenujesz WCA Fight Team. Kto jest twoim głównym trenerem? Znaczy, moim głównym trenerem jest Robert Jocz. Oczywiście mamy też trenera od każdej innej płaszczyzny, od zapasów Anzora, Ażijewa, Adama Grabowskiego, od BJJ, także takiego jednego trenera jakby nie mam. I w moim przypadku każdy zawodnik starszy, lepszy, bardziej doświadczony jest tak samo moim trenerem, jak i każdy z trenerów, bo każdy mnie uczy, każdy coś mi pomaga, jakby od każdego mogę coś podłapać. No i dzięki temu myślę, że się rozwijam w dobrym tempie, takim jak bym chciał. Norbert, ostatnio bardzo głośno starcie w UFC o pas wagi półciężkiej twojego klubowego kolegi, Jan Bochowicz kontra Reyes. Jak przygotowanie Janka? No myślę, że Janek w każdej chwili mógłby wyjść do walki, jest już tak dobrym zawodnikiem że i doświadczonym, że po prostu wychodzi i robi swoje. Myślę, że Reyes będzie ciężko przeżywał tamte chwile, mam nadzieję, że go znokautuje albo podda. Albo obojętnie jak, ważne, żeby wygrał i żeby zdobył pas UFC dla Polski, dla siebie, no i mam nadzieję, trzymam kciuki. Czyli Janek już jest w własnym treningu? No Janek jest cały czas w własnym treningu, nie ma tak, żeby on nie był w treningu po prostu, albo dokręca śrubki mocniej, albo mniej, ale myślę, że teraz zrobi już 100% wszystkiego, co może, żeby tą walkę wygrać, nie? No dobra, Norbert, no co, to nie zatrzymuje, widzimy się 11 września na gali Armia Fight Night, no i co, no i życzę ci, żeby wszystko było się bez żadnej kontuzji, no i żeby ta gala się odbyła w końcu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki.